Dzień dobry Państwu. Nazywam się Aneta Szadziewska i będę prowadziła dzisiaj warsztat pod tytułem Top Tip dla nauczyciela i ucznia. Jestem z Lublina i partnerem naszej konferencji jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Z tego miejsca ja poprowadzę warsztat dla Państwa. Witam w imieniu dyrektora ośrodka, pana Krzysztofa Starucha. Zachęcam Państwa do interakcji ze mną. Macie do dyspozycji czat i prosiłabym, aby wpisywać tam troszeczkę informacji o sobie, a więc z jakiej miejscowości jesteście, czy są to większe, mniejsze szkoły, jakich przedmiotów uczycie, tak abyśmy troszeczkę w swobodnej atmosferze mogli przeprowadzić ten warsztat. Warsztat również będzie polegał na tym, że dobrze by było, abyście Państwo praktycznie ćwiczyli sobie pewne programy, aplikacje, aby nie polegało to na tym, że ja otwieram różne programy, Państwo biernie uczestniczycie w tym moim przeprowadzaniu przez te warsztaty, przez programy, ale też od razu ćwiczyli sobie pewne umiejętności technicznie. Zachęcam serdecznie. Chciałabym jeszcze kilka słów powiedzieć o sobie. Zachęcam do kontaktu ze mną, ponieważ od 10 lat jestem ambasadorem programu eTwinning. Na dzisiejszym warsztacie połączę wiedzę, umiejętności, które zdobyłam dzięki temu programowi i połączę tą wiedzę z tym, co teraz nam się przytrafiło, a więc nauczanie zdalne, uczenie się, nauczanie, współpraca w edukacji zdalnej z tym, co możemy też połączyć z eTwinning. Jestem z zawodu nauczycielką bibliotekarką i od zawsze pracowałam w tej funkcji, kiedyś w gimnazjum, a obecnie w szkole podstawowej numer 30 w Lublinie. Od początku w eTwinning realizowałam z młodzieżą projekty edukacyjne eTwinning. Jeden z nich, dość znany pod tytułem Bookcraft, zdobył pierwsze miejsce w Europie w konkursie eTwinning. Natomiast miał też drugie miejsce w konkursie polskim w kategorii eTwinning w szkolnej bibliotece. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany też moją pracą, może znalazłby jakąś inspirację z tej pracy, to zachęcam do zerkania na blog, który współprowadzę i nosi on tytuł Biblioteka bez ograniczeń. Dużo rzeczy promuję i zachęcam do udziału w różnych seminariach, warsztatach poprzez facebookowy profil eTwinning i Pani z Biblioteki. Zapraszam szczególnie nauczycieli z województwa lubelskiego do współpracy ze mną jako ambasadorem, gdyż w ofercie również LSCDN-u będą takie szkolenia na temat programu eTwinning. Jestem też w tym miejscu, ponieważ w tym roku zaczęłam pełnić również funkcję doradcy metodycznego nauczycieli, bibliotekarzy, ale chętnie ze wszystkimi nauczycielami wszystkich przedmiotów podzielę się swoją wiedzą w ramach programu eTwinning. Chciałabym jeszcze powiedzieć, dlaczego takie warsztaty jak dzisiaj potrzebne są w obecnych czasach, w czasie prowadzenia edukacji zdalnej, w czasie pandemii. Warsztat nazwałam Top Tip, ponieważ w tym ogromie informacji, w zalewie aplikacji, webinarów, które mamy dostępne w internecie i gdybyśmy chcieli, tak naprawdę nie rezygnowalibyśmy, musielibyśmy zrezygnować z różnych innych obowiązków i zadań w życiu, a tylko śledzili newsy edukacyjne, różne pomysły na prowadzenie lekcji zdalnych. Tego czasu by nam na pewno zabrakło, dlatego też postaram się Państwu zaproponować różne rozwiązania, tak abyście wybrali sobie taki top ulubionych narzędzi z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, ale też takich, z których chętnie będą korzystali uczniowie. Propozycja moja jest taka, aby najchętniej stworzyć sobie taki pakiet
narzędzi ulubionych, ważnych, które wykorzystywać możemy z uczniami w bardzo różnorodny sposób i na różnych przedmiotach. Wiem, że Państwo, niektórzy tutaj są początkujący w programie eTwinning, inni mają za sobą już realizację kilku projektów, dwóch, trzech i uczycie w bardzo różnych szkołach, czyli w szkołach podstawowych, również w szkołach zawodowych, przedmiotów bardzo różnych uczycie. W dużym stopniu od Państwa będzie zależało, w jaki sposób te narzędzie wykorzystacie. O tych narzędziach uczy tak naprawdę też eTwinning, ponieważ jest to program stawiający też na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na rozwój kompetencji, przede wszystkim tych kompetencji cyfrowych. Takie jest jakby przed Państwem zadanie, aby z proponowanych narzędzi wybrać sobie ulubiony taki top, na przykład 5-10 narzędzi z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zapraszam Państwa teraz do obejrzenia króciutkiego filmu. Był film zrealizowany w programie B-Table, niektórym być może program znany i bardzo lubiany przez uczniów. Obsługi tego programu za chwilkę się nauczymy, ale dlaczego stworzyłam taki film? Chciałabym Państwa przekonać do tego, że eTwinning jest takim ciekawym rozwiązaniem na prowadzenie edukacji zdalnej i wszystko, co wykorzystujemy w eTwinning, możemy też wykorzystywać w pracy z uczniami z wykorzystaniem internetu, przeróżnych platform. W gąszczu tych wszystkich platform, czy też Teamsów, czy Classroom i różnych innych platform możemy też wykorzystać program eTwinning, co nam oferuje na pewno współpracę, na pewno działania projektowe, klasowe, wspólne i technologię informacyjną, komunikacyjną, czyli szereg narzędzi pomocnych w realizacji ciekawych lekcji. Dlaczego takie narzędzia są przydatne? Najczęściej korzystamy z narzędzi cyfrowych darmowych, bezpłatnych. Wersje takie podstawowe wystarczają do prowadzenia ciekawych lekcji.
Wiele programów otwiera się też obecnie na edukację i udostępnia nam dodatkowe pakiety promocyjne, edukacyjne z rozszerzeniami, z większą możliwością ich wykorzystywania. Zdarza się też tak, że niektóre niestety ograniczają swoje dostępy. Coś, co na przykład robiliśmy, co było do tej pory ciekawe i wykorzystywane przez nas, ewaluuje, zmienia się, staje się programem komercyjnym. Musimy wówczas szukać jakichś ciekawych innych rozwiązań. Na pewno cyfrowe umiejętności nasze i technologia nie zastąpią naszych metod pracy już sprawdzonych, które są bardziej może tradycyjne. Natomiast technologia może być ich uzupełnieniem. Takie jest moje zdanie, nie wiem jak Państwo. Na pewno będzie to jakiś dodatek do lekcji wychowawczej, do lekcji z języka obcego, a nawet do lekcji z przedmiotów ścisłych, które w dużym stopniu oparte są na eksperymentach, na działaniu projektowym. Mówimy o rozwoju kluczowych umiejętności w tych cyfrowych kompetencjach, w korzystaniu z technologii. Rozwijamy nie tylko kompetencje cyfrowe i swoje, bo taki jest obecnie wymóg. Staliśmy się bardziej świadomi tych umiejętności. Stanęliśmy przed faktem, że musimy z nich korzystać, ale też umiejętności innych, które zadaniem naszym jest je rozwijać wśród uczniów. Będą to kompetencje językowe, będą to kompetencje też społeczne, tak zaburzone w tej edukacji zdalnej, ponieważ nie pracujemy w klasach, nie widzimy się z bliska, nie rozmawiamy tak dużo jak wcześniej, nie komunikujemy się, ale komunikujemy się w inny sposób. Więc te umiejętności są rozwijane. Językowe dlaczego? Dlatego, że dalej piszemy, redagujemy teksty, wysyłamy informacje, korzystamy z różnych źródeł informacji. W tym są też umiejętności z języka obcego, nawet realizowane na innych przedmiotach niż język obcy, ponieważ korzystając z technologii dużo uczymy się języka obcego, klikając w poszczególne funkcje danego programu, otwierając poszczególne zakładki i tak dalej. Na pewno będzie to okazja też do wzbogacenia warsztatu naszej pracy. Przydatne staje się to w codzienności edukacyjnej, a szczególnie dla tych, którzy być może realizują awans zawodowy. Uważam, że technologia przede wszystkim też służy temu, abyśmy w dobie zalewu informacji cyfrowych, w dobie internetu, umieli wyszukiwać, ale też selekcjonować umiejętnie i gromadzić materiały edukacyjne, nie zaśmiecając swojego komputera, swoich dysków, ale archiwizować umiejętnie te materiały w sieci. I takie narzędzia też Państwu pokażę. A po co? Po to, abyście do nich zawsze mogli wrócić. Materiały te możemy wykorzystywać wiele razy, będą one zgromadzone w jednym miejscu, będziemy mogli poddawać je selekcji. A co ciekawe, z takimi materiałami mogą też pracować inni nauczyciele. Nie chowamy ich do szuflady, możemy je udostępniać w różnych innych miejscach w internecie, jak i współtworzyć razem z kolegami, z koleżankami z pracy. To też sposób na dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. Jeśli sami wymagamy tego od uczniów, dobrze byłoby, aby taką wiedzą też, taką wiedzę, taką umiejętność posiadać jako nauczyciele. Dla niektórych jest to też pewien krok do sukcesu. Jako nauczyciele odkrywamy swój potencjał, nowy potencjał. Zakładamy blogi, prowadzimy strony internetowe, kanały na YouTubie, a poprzez eTwinning, połączenie jakby tych umiejętności z eTwinning i uczenie się różnych tych umiejętności w eTwinning, w realizacji projektów, uczestnicząc w doskonaleniu zawodowym, Państwo też osiągacie sukces, ale też zapewniacie sukces szkołom. Niektóre szkoły mogą zdobyć odznakę jakości za projekt, uczniowie, nauczyciel, będą to odznaki krajowe, odznaki europejskie, ale są też szkoły i jest ich coraz więcej, zwłaszcza w Polsce, które otrzymują tytuł szkoły eTwinning. Materiały te i narzędzia
są też bezpieczne w nowej rzeczywistości, gdyż przestrzegamy zasad związanych i z prawem autorskim. Przy okazji uczymy uczniów, jak korzystać ze źródeł informacji, gdzie szukać legalnie materiałów typu zdjęcia, muzyka, ale też dbamy o zasady związane z publikacją wizerunków uczniów, również swoich, jak i jeśli chodzi o różne inne dane osobowe. Zapewnia to jakość naszej pracy, jak i bezpieczeństwo w tej nowej rzeczywistości, która już trwa prawie rok. Na początku chciałabym zachęcić Państwa do zapoznania się z takim pakietem moich ulubionych narzędzi do tworzenia różnych grafik, infografik, plakatów, pracy ze zdjęciami. Tego nigdy nie jest za dużo, gdyż są to narzędzia, które pozwalają nam tworzyć na przykład logo projektu, mogą pomóc nam stworzyć plakat informujący o jakimś ważnym wydarzeniu, zaproszenia na jakieś spotkania, nawet na spotkania z rodzicami. Jeśli realizujemy projekt eTwinning bądź też inny projekt edukacyjny, takich materiałów tworzymy bardzo dużo. Mówię my, ale tak naprawdę tworzą to nasi uczniowie i my ich tego uczymy. Pierwszy program nazywa się Undraw. Jest to bardzo prosty program w obsłudze. Nie wymaga, co ciekawe, logowania się, a więc jest doskonałym i szybkim narzędziem w obsłudze. Wystarczy, abyśmy mieli 2-3 minutki czasu na to, aby stworzyć ciekawe logo, ciekawą infografikę. Te obrazy możemy wykorzystywać też w innych narzędziach. Jeśli będą one pobrane jako plik i przez nas w jakiś sposób opracowane, możemy je zamieścić w innych materiałach też. Co tutaj można zrobić? Mamy bogactwo ikonek, jest ich bardzo, bardzo dużo. I mamy tutaj możliwość wybierania różnych kategorii. Jeśli nie chcemy klikać w każdy, nie chcemy szukać pojedynczo, program ułatwia nam to poprzez wyszukiwanie ilustracji. Tutaj konieczne jest, aby znać jakieś podstawy angielskiego. Wpisujemy po angielsku na przykład słowo collaboration, typowe w eTwinning, ponieważ opiera się ten program na współpracy. No i przed moimi oczyma pokazał się pakiet różnych plakacików na temat współpracy. W prezentacji użyłam takiego plakaciku na temat czasu do współpracy. Bardzo myślę, że jest adekwatny i związany z tym, co teraz się dzieje w edukacji. Jesteśmy gdzieś w wirtualnej rzeczywistości, w dwóch miejscach, jakby łączy nas tylko internet. Możemy ten plakat pobrać sobie jako format zdjęcia PNG, czyli taki, który służy nam do większej takiej obróbki niż JPEG. Dla tych, którzy są bardziej zaawansowani w pracy z grafiką, może być to pobranie w innym formacie do realizacji większych projektów. To jest program nie tylko do edukacji, więc korzystają z niego również inne osoby. Daje nam taką możliwość jeszcze, że możemy wybrać sobie kolor tych ikonek. Na przykład ja lubię jakiś zielony. Zmieniają nam się główne elementy na wszystkich wybranych tutaj plakacikach. Kliknijmy jeszcze w jeden obrazek. On wygląda tak. Ja już tutaj nie będę pobierała. Państwo mogą sobie to przećwiczyć. I uważam, że w takiej ciekawej, wizualnej formie, zgodnie z trendami obecnymi, w takim interfejsie możemy z tych ikonek korzystać. To jest pierwszy program.
kolejny, już do tworzenia plakatów, to Poster My Wall. Do tego programu też nie musimy się logować i to jest duża zaleta. Klikamy w niebieski przycisk na górze w stronie do tworzenia plakatu. Ten program daje nam też inne możliwości, że nie muszą to być tylko plakaty, ale pocztówki, zaproszenia, czyli różne informacyjne materiały w różnych formatach w zależności od przeznaczenia. Mogę kliknąć w ten przycisk i rozwijamy sobie zakładkę z różnymi gotowymi już plakatami. Po lewej stronie wypisane jest, jakie mamy możliwości, czy będą to okładki do albumów, czy będą to grafiki do social media, czy też na przykład logo. Mamy możliwość tworzenia jakby swojego projektu, ale w bardzo prosty sposób i szybki możemy tworzyć takie plakaty, wykorzystując już czyjś projekt. Jest to zupełnie legalne. Jeśli klikniemy sobie w jakiś wybrany czyjś pomysł, może niech będzie taki, trzeba go jakby przeedytować, dostosować do naszych potrzeb. Klikamy niebieski aktywny przycisk na dole. Program nam się jakby otworzy z tym plakatem i wystarczy klikać po tym plakaciku, aby zobaczyć, które elementy są aktywne, które możemy przerobić, dostosować do naszych potrzeb. Na przykład nie chcę napisu angielskiego, klikam w to miejsce, pojawia mi się pole tekstowe i po prawej stronie widzimy narzędzia, którymi możemy operować, jak i po lewej. Po prawej stronie możemy zmieniać kolor tekstu na przykład do pomarańczowego, niech będzie zielony, ja dalej zielony, bo lubię zielony. Widzimy, że jakby każdy napis to od nas zależy, jest w polu tekstowym i wybieramy, jaka to jest czcionka, jaka jest wielkość też tej czcionki. Ja na przykład mogę sobie tutaj zwiększyć, zmniejszyć. Też chcę, żeby to była jakaś zieleń. Jeśli któreś pole mi się nie podoba, wystarczy, że je po prostu przyciskiem Delete usunę. Mogę też zmienić oczywiście czcionkę. Po prawej stronie mamy takie opcje. Chwilę potrzebujemy, aby się to zamieniło, załadowało. Mogę sobie to poszerzać, ale także na tym polu aktywnym robić różne rzeczy, czyli przemieszczać w inne miejsce na plakacie, przesuwać. Jeśli uważam, że jeszcze coś chcę zmienić, możemy wykorzystać narzędzia po lewej stronie. Dodawać możemy zdjęcia. Będą to nasze zdjęcia z komputera, a nawet zdjęcia zamieszczone na dysku Google albo też już z płatnego portalu zdjęć w internecie. Powiedzmy, że zdjęcia nie chcę, chcę jeszcze dodać jakiś element. Mamy tu kształty, mamy clip arty, a nawet kody QR. Wśród oferty jest bardzo, bardzo dużo symboli, znaków. Można dostosować do swojego przedmiotu. Ja wybiorę jakąś figurę geometryczną, klikam na nią, dodaję taki kształt i znowu mogę nim operować na plakacie, jak chcę, gdzie chcę zamieszczać. Niech on sobie będzie tutaj. Podobnie tekst. Po prawej stronie pracowaliśmy z narzędziami, które pozwoliły nam zamieniać wszystko, co już mamy na plakacie, ale z lewej strony mogę dodawać tekst na przykład fancy. Są to takie wymyślne już troszeczkę czcionki. Młodzież na przykład lubi takie odważne czcionki. My lubimy może bardziej proste. Niech to będzie czcionka techno. Jak tutaj dodam słowo jakby roku, to ono w tej czcionce mi się tutaj pojawi.
ja sobie zostawiam na plakacie. I teraz, jeśli uznamy, że plakat jest gotowy, jakby chcemy go pobrać, chcemy go gdzieś udostępnić, mamy na górze przycisk Save, ale tutaj musielibyśmy zakładać konto. Oczywiście takie konto możemy założyć, wtedy wszystkie nasze prace stworzone w tym programie mamy w jednym miejscu. Ja robię to bardzo szybko, nie potrzebuję konta, te plakaty są najczęściej jakieś jednorazowe, nie wymagają dużo czasu, aby je przygotować, więc takiego konta nie zakładam, ale mam możliwość od razu pobrania na komputer i poprzez przycisk download. Ja oczywiście tego nie będę robiła, nie chcę zaśmiecać komputera. Państwo mogą sobie oczywiście na swoje komputery to pobierać. Dobrze, teraz zamykam ten program, opuszczam stronę, jestem na prezentacji i coś pokażę Państwu, co jest bardzo lubiane przez uczniów szczególnie, ponieważ niektórzy bardzo lubią się prezentować. W projektach Etwinnik najczęściej jest tak, że uczniowie poznają się na początku projektu, prezentują swoje sylwetki, prezentują klasę, szkołę, środowisko, w którym mieszkają, miejscowości. Bardzo fajnym narzędziem do tworzenia takich galerii uczniowskich, ale też do tworzenia galerii uczniowskich prac jest program Fotofunia. I znowu jest to program i bezpłatny, i nie wymagający logowania się. W ofercie mamy aż 635 efektów i wybieramy sobie to, co nas tematycznie interesuje. Na przykład niedawno były walentynki, mamy aż 22 efekty, które możemy wybrać i na nich jakby bazować, tworząc bądź to pocztówki, bądź to jakieś logo. Moi uczniowie, z którymi pracowałam w tym programie, promowali na przykład z pomocą tych narzędzi książki. Też stali się czytelnikami świata, czytelnikami, którzy zawisnęli na billboardach świata, czyli oni jako czytelnicy tutaj zamieszczeni w tych wybranych przez siebie efektach zdjęciowych wybrali billboardy, na przykład dzięki temu znaleźli się w Nowym Jorku, w Londynie, w Paryżu, w wielkich miastach i promowali w ten sposób czytelnictwo. Zdarzyło się też, i to w edukacji właśnie zdalnej, że uczniowie tworzyli opowieści o swoim dniu nauki w czasie pandemii, wykorzystując też te efekty. Tu akurat walentynki, ale pokażę Państwu galerie, które są bardzo ciekawe i chyba jedna z ulubionych. Możemy poznać miejsca, przy okazji być może jakaś edukacja muzealna, lekcje sztuki można przeprowadzić i jak to działa. Proszę popatrzeć, że niektóre obrazy mają jakość HD, czyli bardzo dobrą, wysoką. Niektóre są animacjami. Tutaj jest nawiązanie oczywiście do akcji, aukcji dzieła Banksiego. I jest to już rzecz, która nam się porusza. Więc jeżeli tutaj wrzucimy swoje zdjęcie to nie, i będziemy chcieli je zapisać, to na pewno nie będzie się wtedy poruszało. Ja powiedzmy chcę znaleźć się w galerii obrazów i chcę zamieścić pracę uczniowską w takim muzeum. Z takich kart możemy stworzyć prezentację, powstanie galeria prac takich muzealnych, prac uczniów. Wybieram zdjęcie z komputera. Ja sobie wybiorę na przykład zimę. Ono nie będzie może zgodne z tym, co oferuje nam tutaj jakby ta rameczka, temat, ale ja chcę, żeby zima znalazła się w obrazie w muzeum. Zauważcie, że te obrazy są troszeczkę przycinane. Możemy przesuwać to i jeśli załadujemy, klikniemy go, to już widzimy, że ten obraz jest już w muzeum. Co możemy zrobić? Pobrać. Jako duży, jako normalny plik, bądź też mały. Od razu program oferuje nam podobne efekty zdjęć
nawiązujące tematycznie do tego, co wybraliśmy, czyli na przykład tutaj do galerii muzealnych. Tych możliwości jest tutaj bardzo dużo, także możecie Państwo po warsztatach bądź też w trakcie sobie wybierać zgodnie z tym, co potrzebujecie. Bardzo często potrzebujemy szybkiego programu, który połączy nam na przykład zdjęcia w jakiś kolaż. Jest to program fotokolaż, nie wymagający znowu logowania i wymaga tak naprawdę trzech kroków, czyli jest to też program prosty, którego możemy nauczyć obsługi szybko uczniów. Możemy w nim pokazać efekty jakiegoś działania, podsumowanie jakiegoś projektu, możemy to udostępniać oczywiście w sieci. Najpierw wybieramy sobie tło. W pierwszej właśnie zakładeczce, kiedy ją rozwiniemy, mamy różne funkcje drukowania, zapisywania jako zdjęcie w różnej rozdzielczości, ale ja najpierw chcę sobie wybrać tło. Niech to będzie tło niebieskie, marzy nam się niebieskie niebo, lazurowe. Najczęściej w takich programach przyciski aktywne są na niebiesko. Jeśli klikniemy, to ta jakby tapetka pojawi nam się na całym tle kolażu i dodać mogę do tego zdjęcia. Wybieram sobie na przykład 3 zdjęcia. One nam się jakby nałożą na siebie, więc mogę z nimi robić co chcę. Przesuwać je. A to się nam nie chce złapać. O, jest. Ale to nie wszystko. Jeśli uznam, że wypada taki kolaż podpisać, poinformować, co to jest, dodaję tekst. Pojawia nam się pole tekstowe. Wpisujemy tekst w rameczce. Ja wpiszę słowo kluczowe naszej konferencji, czyli e-twinning. I jest już na tym zdjęciu. Oczywiście musimy przemyśleć kompozycję, czcionkę, wielkość czcionki i wszystkie elementy. Po jakby pracy możemy kliknąć w zakładkę kolaż i zapisać zdjęcie jako save, jako zdjęcie na przykład w rozdzielczości mniejszej czy też większej. Ja już tego nie będę robiła. Opuszczam stronę. Z takimi efektami możemy się spotkać w programie też Fotowizji. On bardzo ułatwia prezentowanie na przykład całej klasy, prezentowanie wielu prac w formie kolaży. Wystarczy też kliknąć, gdzie nam się załaduje jakby szablon i wybrać sobie określony szablon, do którego wrzucamy zdjęcia. Tych możliwości jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Pamiętajmy o tym, że później takie zdjęcia w gotowych szablonach możemy wykorzystywać w kolejnych narzędziach, do prezentacji, do filmów, do animacji, a nawet do jakichś quizów. Tutaj już krok po kroku może nie będę prowadziła, bo przed nami jeszcze dużo pracy. Canva zapewne wiele osób zna. Pamiętajmy o tym, że od pewnego czasu Canva daje nam możliwość pracy na koncie Edu, czyli wszyscy, którzy pracują na przykład pokażą w aplikacji o to konto, że pracują w edukacji, mogą dostać szeroki dostęp do pakietu tego narzędzia, narzędzia, z którego korzystają też profesjonalni graficy. Ja muszę się tutaj zalogować, aby Państwu pokazać ogrom możliwości. Więc chwileczkę to potrwa.
Zobaczymy, czy się uda. Dlaczego oferuję Państwu ten pakiet edukacyjny? Podstawowy też wystarcza na do szkoły, ale ten zawiera bardzo dużo darmowych, różnych materiałów, które jest taka okazja, to wykorzystujmy. Zapisujmy sobie stworzone tutaj materiały. W tym pakiecie edukacyjnym możemy tutaj też dodać klasę, czyli uczniowie mogą współtworzyć różne rzeczy. Na stronie głównej mamy ofertę różnych szablonów, od po kartki, różne broszury, możemy tworzyć okładki książek, infografiki, a nawet komiksy. Od czego zacząć? Wybieram sobie coś, co chcę zaprojektować. Na przykład niech będzie to okładka książki. I na tym polu możemy pracować. Oczywiście wzorować się możemy na czymś, co już jest stworzone. Wybiorę coś bardzo delikatnego z kolorami i to, co jest tutaj wstawione, znowu jak w różnych innych programach graficznych możemy obrabiać, wyrzucać, edytować, zmieniać. Po lewej stronie mamy służące temu też narzędzia. Na przykład pobierać możemy zdjęcia, jeśli ja już mam tutaj trochę zdjęć w swojej galerii. To jest moja ikonka, czasem przed komputerem właśnie tak wyglądamy, mamy dość. Niech to będzie tak. Tekst też oczywiście można zmieniać. Troszeczkę humoru, poczucia humoru nigdy nie jest za dużo. Mogę zdjęcia pobierać też z różnych miejsc i to jest taka ciekawa bardzo biblioteka, która pozwala nam na wyszukiwanie różnych ikonek, różnych zdjęć. Ja wpiszę na przykład książki i tych możliwości jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Zaznaczone są przy tych zdjęciach informacje, że to jest wersja edukacyjna. W tej wersji podstawowej te możliwości byłyby ograniczone. Mielibyśmy koronę, która by oznaczała, że jest to wersja już właśnie płatna, niedozwolona. Zdjęcie pojawia mi się na mojej okładce. Mogę znowu zwiększać, zmniejszać, przestawiać w tym miejscu, które chcę. Mogę też dodawać elementy. Niech to będzie znowu taki element, że też jesteśmy właśnie cyfrowi, zdalni. Wstawiamy teksty. Te teksty znowu mogą być urozmaicone, bardzo takie wesołe, kolorowe, ale też stonowane. Pozwolę sobie już tego nie pisać. Wybieramy, czy będzie to nagłówek, czyli wytłuszczony, gruby, bądź też dodajemy jakąś króciutką notatkę. Gdybyśmy tworzyli kolejną stronę takiej książki, można by było trochę treści tutaj już dodać. Po prawej, na tym polu mamy też możliwość dodania kolejnej strony, bo okładka zwykle ma dwie strony z przodu i z tyłu. Możemy później te okładki wykorzystać do tworzenia na przykład publikacji e-book, publikacji, która kończy na przykład nasz projekt, jest podsumowaniem wszystkich działań uczniów. Przechodzę na stronę główną i jeszcze mamy tutaj możliwość odkrywania różnych tych zasobów. Cieszą się popularnością ostatnio takie gotowe szablony, które pokazują nam jakby środowisko, w którym pracujemy, czyli albo pomieszczenia z naszych domów, bądź też nauczyciele tworzą jakby swoje klasy i w takiej, mogłabym to nazwać infografice, nawet prezentują lekcje. Czyli jeśli opracujemy sobie taki szablon, gdzie na tablicy napiszemy cele lekcji, może
jakieś podstawowe punkty, które będziemy poruszać podczas takiej lekcji. Uczeń zawsze może do tego miejsca wrócić, przeczytać sobie, przypomnieć, co zostało zadane, co zostało zrealizowane, bądź też może jest to jakiś kalendarz, który nam podpowiada, kiedy należy odesłać jakąś pracę. Te wszystkie miejsca oczywiście są do edycji. Ja sobie tutaj znowu wstawiłam swoje zdjęcie, dodałam właśnie jakiegoś kwiatka, jednego, drugiego, trzeciego, tak żeby stworzyć w miarę przyjemną atmosferę. Dobrze jest też dodawać cytaty takie motywujące, refleksyjne, a może też rozśmieszające uczniów, bo wiemy, że to trudny czas na pracę zdalną i niektórzy mogą mieć już tego wszystkiego za dużo. Takie projekty, pamiętajmy, że też możemy udostępniać w sieci, je zapisywać na konta i tworzyć w innych, tak? O tym, jak zakładać klasę, że Państwo będą musieli popróbować sobie już sami, ponieważ jako czas nas troszeczkę ogranicza. Ja pozwolę się wylogować. I zamknąć te karty. Jesteśmy na teraz kolejnej jakby propozycji mojej do tworzenia chmur wyrazowych. Wypisałam tutaj różne programy, z których pokażę Festicide. Jest to taki, są to programy, gdzie możemy tworzyć bardzo różne skojarzenia, na przykład do danego tematu. Tutaj ceni się to, że oddziałujemy grupowo na uczniów, to oni z danym tematem mogą przedstawiać różne słowa, skojarzenia. Sprawdza się to też w pracy z językiem obcym, gdzie uczniowie też mogą w ten sposób zapamiętywać jakąś grupę wyrazową, a oprócz tego są to takie ciekawe efekty wizualne, które też możemy wykorzystać w prezentacji. Programów jest kilka, niektóre wymagają logowania, zakładania kont, inne nie. I między innymi ten program do tworzenia ciekawych chmur wyrazowych nie wymaga logowania. Otwiera nam się okno. To, które zobaczymy przed sobą, akurat u mnie jest to, są to skojarzenia z Dniem Świętego Patryka, nawiązanie do kultury irlandzkiej. W koniczynce zielone, wiemy, że jest to kolor właśnie Irlandii, nawiązujący do tego święta. Jak to przerobić do naszych potrzeb? To, co jest jakby aktywne, pojawia nam się po lewej stronie i widzimy, że jest kwadracik zaznaczony na tej koniczynce. Gdybyśmy w kształcie koniczynki chcieli napisać coś innego, na przykład ja mam tutaj wpis I love it winning, to po prawej stronie, jeśli przycisnę preview, zobacz jak to będzie wyglądało, to przeładuje mi się ten tekst w kształcie koniczynki, też na zielono akurat, i będę miała taką chmurę wyrazową z tym wyrażeniem. Możemy coś innego wybrać, na przykład chmurę wyrazową w kształcie fali albo w kształcie serduszka. Jak będzie wyglądało to wyrażenie o twinning? Zobaczmy. Troszeczkę inaczej. W prosty sposób możemy też zaprojektować na przykład logo albo jakiś element, który wykorzystamy do innej pracy. Jakie są tutaj jeszcze możliwości, takie, które są lubiane i sprawdzone? Na przykład możemy stać się częścią dolara amerykańskiego. Uczniowie niekiedy też wykorzystują różnego rodzaju dokumenty do mówienia o sobie, czy to po angielsku, czy też po polsku. To nawet na języku polskim można wykorzystywać, kiedy uczymy się pisania różnych form wypowiedzi, a nawet tworzenia dokumentów, tym bardziej też w językach obcych. Również w projektach eTwinning, gdzie uczniowie się poznają, wymieniają jakimiś informacjami o sobie. Tutaj akurat tworzymy dokument na prawo jazdy, ale są też inne możliwości. Możemy stworzyć bilet autobusowy albo tutaj też mamy dowód, nie dowód, tylko kartę
prawo jazdy, tak dokładnie, a może ktoś już będzie chciał założyć sobie kartę bankową. Przy okazji, przy na przykład wiedzy o społeczeństwie możemy, czy też jakiejś bankowości, przedsiębiorczości nauczyć, co te wszystkie rzeczy na kartach oznaczają. Możliwości jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Wystarczy tylko poklikać. A jak zapisać, jeśli na dole, że ja wrócę do tej koniczynki, też niebieskim przyciskiem po prawej stronie pobieramy na swój komputer. I przechodzę dalej. Przedstawiam Państwu różne tablice do edukacji zdalnej. Tablice, które przez niektórych nazywane są plakatami interaktywnymi, niektóre cyfrową bibliografią, są też dyskami, tablicami, które gromadzą zdjęcia, materiały tekstowe, linki do różnych filmów, bądź też innych materiałów, na przykład projektów. Ten plakacik powstał w rozmowie z nauczycielami, w rozmowie oczywiście online, i część z nich napisała, że bardzo popularnym i lubianym przez nich narzędziem jest Padlet. Zapewne Państwu też znany, nie będę go dzisiaj omawiała, ale są też podobne narzędzia, na przykład Linoid, który jest tablicą pełną karteczek przyczepianych na tablicy, takiej właśnie korkowej, interaktywnej. Znany jest wszystkim Pinterest, jest to bogactwo zdjęć, ale też do tych zdjęć dołączane są instrukcje, jak coś stworzyć, bogactwo inspiracji, możemy tam tworzyć kolekcje na dany temat. Podobnie jest z Sutori. Sutori przypomina Wakelet i o Wakelecie się dzisiaj chwilę pouczymy, ale Państwu najpierw przedstawię narzędzie, jakim jest Thinking. To narzędzie jest już dość stare. Jego następcą jest Geniali. Tak jest to w moim odczuciu. Musimy się do tego programu zalogować, o ile chcemy, aby nasze materiały stworzone były już później zachowane i abyśmy do nich wracali. Tak jeszcze dodam, że Państwo mogą być aktywni na czacie. Mam nadzieję, że będą jakieś pytania, będę starała się na nie odpowiadać. Co tutaj mamy? To jest kolekcja jakichś moich plakatów interaktywnych, które tworzyłam na tym koncie. Ograniczenie jest takie, że możemy stworzyć w tym narzędziu 10 plakatów, ale zawsze możemy wykorzystać inne konto do tworzenia kolejnych. Zobaczmy, jak to wygląda. Aby coś nowego stworzyć, klikamy przycisk Create i wybieram zdjęcie. Mamy tutaj możliwości też tworzenia panoramicznych obrazów poruszających się już w możliwościach VR, ale są to już możliwości płatne tego programu. Wystarczy nam praca jakby na zdjęciu. Ja pokażę, jak to się robi. Wybieram sobie zdjęcie z naszego komputera. Załadowuje nam się na stronę i dodaje do niego tak zwane tagi, czyli ikonki, przez które będziemy przechodzić do innych miejsc. Mam tutaj do wyboru coś, co pozwala mi jakby zobrazować to miejsce. Jeśli to jest na przykład mowa o muzyce, wybieram sobie nutki. Te nutki mogą mieć różne kolory, niech to będzie żółta nutka. Wpisuję tutaj temat, czyli co kryje się pod tą nutką. Mogę dodać też szerszy opis. Jeśli chcę dodać, akurat tutaj wpisałam Chopina, jakiś film o Chopinie, czy też z jego muzyką, to wklejam po prostu ten link. I jeśli ten materiał jest gotowy, klikam Done, czyli jakby jest to miejsce już stworzone na tym plakacie. Dodamy coś jeszcze. Mogę dodawać notatki, czyli tylko jest to miejsce na tekst i ten tekst też będzie ukryty pod ikonką.
Omawiając lekturę, możemy tutaj dodawać wszystkie informacje o tej lekturze, na przykład recenzje, na przykład informacje o adaptacji filmowej, informacje o bohaterach i tak dalej. Niech to będzie aparat, wybiorę tym razem czerwony, może coś zwiedzaliśmy, może coś tutaj dołączyliśmy w formie zdjęć i ja tutaj wpisuję tekst, że jest o, geografia Chopina. Oczywiście ta notatka nie może być bardzo, bardzo długa, ale taka skondensowana, konkretna i to będzie się kryło pod tą ikonką. I znowu klikam done, mamy gotowe. One pulsują, możemy je rozmieszać w różnych miejscach na tym plakacie. Jeśli uznaję, że plakat jest gotowy, mogę jeszcze sobie sprawdzić w ustawieniach, jaki na przykład może być to kolor tła tego plakatu. Powinnam przejść, a nie przeszło. A niech zostanie. Jeśli akceptujemy, to pojawia się to w takiej formie na naszej jakby głównej tablicy, w naszych wszystkich zbiorach i mogę to też udostępniać poprzez przycisk Share. Takie narzędzie jest w zasadzie we wszystkich programach. Pamiętajmy o tym, że możemy udostępniać poprzez linkowanie, ale łatwiej jest zamieścić to już w formie wizualnej, czyli takie jak tutaj widzimy na blogu bądź też na stronie internetowej, żebyśmy nie przechodzili do tej pracy przez link, ale od razu ją widzieli. Mamy tutaj możliwość linkowania bądź też publikowania w różnych miejscach w social media, tak jak wspomniałam, na blogu, na Pinterestie, na Facebooku, Twitterze i tak dalej. Pamiętajmy też, co jest ważne, że dużo aplikacji jest powiązanych obecnie z Teamsami, na których pracujemy. Wystarczy tam sobie dodać taką wtyczkę i ona będzie podłączona, te materiały możemy przez Teamsy udostępniać uczniom. I mamy tutaj informację, że muszę zmienić jakby dostęp do tego obrazu, bo mogę mieć je zachowane dla siebie prywatnie, ale ja się chcę tym dzielić, więc klikam dostęp jakby publiczny, zapisuję i wówczas właśnie te linki już będą aktywne, mogę je kopiować, udostępniać, bądź też do właśnie różnych mediów wykorzystujemy tak zwany kod embed. Pamiętajmy, że należy go przekleić. Jeśli te wszystkie znaczki, które nam, dla niektórych są zupełnie niezrozumiałe, przekleimy na blog do takiego miejsca, gdzie chcemy to zaprezentować, to pojawi nam się dokładnie ten plakat, ale już nie te znaczki. Ja się pozwolę wylogować. Co jeszcze możemy robić z tą pracą? Usunąć, oczywiście służy nam do tego śmietnik. Mogę to powielić, mogę też zbierać te plakaciki w kolekcję, ale przez to, że mam ograniczenie do 10, nie tworzę tutaj kolekcji, są one w jednym, nie w jednym miejscu, ale po prostu w mojej ogólnej kolekcji. Trzeba pamiętać o tym, żeby się wylogowywać. Jeszcze Państwu proponuję Wakelet. O Wakelecie mamy bardzo dużo filmów, tutoriali, materiałów, jak z tego korzystać. Obecnie to jedno z ulubionych narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej przez nauczycieli, jak również i przez uczniów. Ja na pewno nie omówię wszystkich możliwości z powodu ograniczeń czasowych, ale to narzędzie uważam, że należy znać i należy z niego korzystać. Co tutaj mamy? Ja nazywam to cyfrową bibliografią, bibliografią właśnie tematyczną. Gromadzę sobie tutaj, nie zaśmiecając komputera, bardzo różne materiały, które tworzę sama, bądź też, które są mi potrzebne w pracy, w projektach edukacyjnych, podczas na przykład przygotowywania uroczystości szkolnych. I zbieram z internetu wszystko, co mnie na dany temat interesuje. Pokażę to na przykładzie kolekcji
Kazimierz Wielki, to jest patron mojej szkoły, gdzie dla nauczycieli, dla uczniów gromadzę materiały przygotowane przez innych, przez uczniów, a głównie przez nauczycieli, przez specjalistów, które mogę wykorzystać w pracy wychowawczej, w promocji tego święta w swojej szkole. I co ciekawe, mogę do tego zespołu tworzenia kolekcji dodać moje koleżanki, kolegów z pracy, a nawet i uczniów. Jak to wszystko się odbywa? Tak to wygląda, że w tej jednej mojej kolekcji jest bardzo dużo różnych jakby notatek cyfrowych. Natomiast, żeby stworzyć swoją taką kolekcję, trzeba założyć sobie konto. Państwo widzieli, że ja się logowałam. Muszę kliknąć w okienko Stwórz nową kolekcję. Klikamy. I pierwszym krokiem, jeśli chcemy, jest stworzenie jakby takiej okładki. Mogę wybrać zdjęcia albo z komputera, albo z biblioteki. Ja sobie pozwolę, mam jakąś zimę, wybieram sobie takie zdjęcie, ono się nam załaduje i decyduje o tym, czy chcę, żeby ta okładka była taka duża, widoczna, czyli na full, czy też połowicznie widoczna, mogę ją nawet schować. Ładnie to wygląda, jeśli jednak ten obrazek taki wprowadzający do kolekcji jest, nawiązujący do tematu tej kolekcji, mogę zatytułować, oczywiście używam słowa kluczowego naszej konferencji, e-twinning, a tutaj napiszę sobie na przykład nagrodzone projekty e-twinning z kategorii STEM, czyli takie, które łączą te wszystkie umiejętności z przedmiotów ścisłych z przedmiotami artystycznymi. I co dalej? Jeśli poszukam sobie takich projektów, mogę dołączać je do mojej kolekcji. Klikając przycisk na dole, pojawia mi się tutaj możliwość wprowadzenia adresu do takiego projektu poprzez link. W bogactwie, w zasobach TwinSpace projektów eTwinning takie mogę wyszukać. Pojawiają się one też w kategorii projektów nagradzanych, ciekawych projektów. One są promowane na stronie eTwinning.pl bądź też na stronie eTwinning.net. I jeżeli taki link posiadam, to tutaj sobie wpisuję. Ja teraz wpiszę akurat stronę eTwinning.pl. Po akceptacji pojawia mi się tutaj jakby dostęp do tej strony, od razu mogę sobie przechodzić do niej i czegoś szukać. Co jeszcze mogę dodawać? Mogę dodawać zdjęcia. Jeśli chcę pamiątkowe jakieś zdjęcie, na przykład związane ze twinning, to dodaję to zdjęcie. W ten sposób możemy tworzyć kolekcję materiałów, ale ciekawym rozwiązaniem jest też prowadzenie lekcji w ten sposób, gdzie do danego tematu, do danego modułu zagadnień stworzone mamy bazę i jakby cały przebieg lekcji. Nauczyciele często tworzą sobie tutaj cele, zasoby do wykorzystania, quizy stworzone przez siebie bądź też przez innych, materiały do podsumowania lekcji, jak i różne rzeczy do realizacji projektów edukacyjnych. Popatrzcie Państwo, że pojawia mi się tutaj też taka możliwość po prawej stronie, że ja mogę przesuwać te kolekcje, jeśli uważam, że ten materiał powinien być na górze, to mogę chyba po zapisaniu dopiero, teraz akurat chowają mi się te przyciski, ale jeśli je zapiszę, tą kolekcję, to mogę sobie przesuwać w obrębie te zakładeczki, bo to są zakładki. W obrębie kolekcji mogę przesuwać. Co jeszcze mogę tutaj dodać? Zapisać to jako zakładka. Mogę dodawać pliki PDF, ale też różne materiały z innych aplikacji, typu YouTube, czy też materiały z naszego Google Drive'a. Co dalej? Jeśli uważam, że jest to już gotowe, klikam Done i mam gotową kolekcję o eTwinning. Ale bardzo chętnie chciałabym ją tworzyć też z innymi, więc mam możliwość zaproszenia współtwórców tej kolekcji, nawet nauczycieli z innych szkół,
do tego, abyśmy razem tworzyli takie zbiory do wykorzystania w pracy. Mogę poprzez wysłanie propozycji poprzez e-mail albo też inne możliwości. Wysyłam link takim osobom albo też kod. Znam przykłady, że uczniowie wspólnie tworzą takie kolekcje Wakelet cyfrowe na zadanie dotyczące na przykład obchodów jakiegoś święta, jakiegoś tematu projektowego, gdzie pracują w grupach i podzieleni na te grupy stosownie do tego, jakie mają zadanie, wrzucają wypracowane przez siebie materiały do takiej kolekcji. Możemy je też zaprezentować na koniec nawet i online uczniom, a może nawet rodzicom zaprezentować, też upublicznić w szkole. Jest możliwość oczywiście lajkowania, wyrażania zachwytów nad takimi kolekcjami. To jest dość nowa rzecz. I zaletą tego programu jest też to, że jest on już po polsku. Mogę też oczywiście udostępniać go dalej. Najczęściej służy do tego taka zakładeczka albo rączka, albo strzałka. I znowu mam tutaj podpowiedź, że nie mogę jej udostępnić, ponieważ jest to kolekcja prywatna. Jeśli zmienię, że chcę, żeby była publiczna, to przez kopiowanie linków bądź też ten kod embed do przeklejenia ta kolekcja może mi się w takiej formie pokazać w innych miejscach. I jeszcze taka ważna rzecz, jeżeli przejdę sobie tutaj do strony mojej jakby domowej, gdzie zgromadzone mam różne moje kolekcje, to popatrzmy, są tutaj takie nazwy. Mam 20 kolekcji, czyli takich tych miejsc, w których mam powrzucane zakładki, a zakładek aż 226 i na razie tylko 3 współtworzone też przez innych nauczycieli, między innymi tych, którzy są mi nieznani, ale interesujemy się jakimiś zagadnieniami i razem je tworzymy. Po lewej stronie mam też możliwość gromadzenia tych kolekcji w takie przestrzenie kreatywne i mogę je tworzyć. Ja tutaj na przykład mam właśnie taką przestrzeń e-twinning. Jeśli miałabym dużo kolekcji na ten temat, mogę je zgromadzić w jedną taką space przestrzeń i również też z innymi. Są jeszcze dodatkowe funkcje, o których dzisiaj nie będę mówiła. One bardzo się przydają do na przykład głośnego czytania, do uczenia się czytania, do uczenia się słówek. I jest to taka opcja dla Państwa, aby to narzędzie odkrywać. Kolejne materiały, które Państwu tutaj zaprezentowałam, jeszcze do tego wrócę, mogą nam pozwalać na pracę synchroniczną i asynchroniczną. Obecnie jest to niezwykle ważne. Synchronicznie pracujemy, kiedy w danym momencie jesteśmy przed komputerami, przed kamerami, tu i teraz, po dwóch stronach, razem z uczniami, razem z grupą projektową, na przykład z innego kraju, z innej szkoły partnerskiej. I umówieni, pamiętając o być może jakiejś różnicy czasowej, pracujemy zdalnie. Te pojęcia są takie troszeczkę mieszane, zdalnie i online, w jednym czasie. Jesteśmy dla siebie dostępni, jesteśmy aktywni, zaangażowani i ze sobą współpracujemy. Podane tutaj przykłady tych narzędzi poprzednich na pewno nam w tym pomagają i pozwalają na taką pracę synchroniczną. Do tego też służą przede wszystkim różnego rodzaju platformy. Najczęściej oczywiście teraz Teams wykorzystywane, ale też Zoom, Google Meet, Classroom. Te narzędzia też możemy wykorzystywać w pracy asynchronicznej. Jeśli będzie to zadanie rozłożone w czasie, czyli uczniowie mają kilka dni, tydzień na przygotowanie, napisanie, zredagowanie, czy też wykonanie jakiejś pracy informatycznej, eksperymentu z chemii, może jakiejś obserwacji z fizyki, mają wyznaczony na to czas i z tych narzędzi mogą korzystać, przygotowując efekty takiej pracy końcowej. Jest to już praca asynchroniczna, ponieważ oni w dowolnym momencie, w dowolnym czasie mogą udostępnić nam tą pracę, a my też w wybranym przez siebie momencie możemy to obejrzeć, być może też ocenić.
Takie narzędzia pozwalają nam na pracę grupową, na uczenie się takiej pracy, współpracy, na pełnienie różnych funkcji, czyli ktoś jest liderem w takiej grupie, ktoś ma określone zadanie, na przykład wyszukania informacji, być może jeden z uczniów jest świetny pod kątem informatycznym i pomoże koleżance, koledze stworzyć, wykonać zadanie prawidłowo tak, aby udostępnić to w sieci właśnie nauczycielowi. Bardzo ważna jest tutaj też interakcja. Bardzo brakuje nam tej interakcji podczas pracy takiej online, pracy zdalnej. I uważam, że trzeba takich rozgrzewaczy, materiałów takich wprowadzających do lekcji, przerywników lekcji stosować jak najwięcej. Tym bardziej, że wszyscy są zestresowani, mówiąc do ekranu, patrząc tylko w ekran, pilnując tego, czy już prace zostały przesłane, czy się o czymś zapomniało, a może czegoś się nie odebrało. Te narzędzia też, jak Państwo mam nadzieję zauważyli, pomagają nam w planowaniu lekcji i raz przygotowane materiały można wykorzystywać bądź też modyfikować na potrzeby danej grupy, dostosowywać je, ale one jakby nam nigdy już nie zginą. Tworzyć też możemy taki materiał w pigułce do poszerzania wiedzy uczniów. Jest to sposób też na szukanie takiej wewnętrznej motywacji wśród uczniów. Pokazywanie, że w tej edukacji zdalnej nie tylko chodzi o to, w projektach EdWinning o to, abyśmy palcem pokazywali krok po kroku, gdzie otworzyć książkę, jakie zrobić ćwiczenie, ale pokazywali też inne możliwości, jak dotrzeć do ciekawego eksperymentu, jak szukać fachowych źródeł, które rozwijają wiedzę ucznia albo podają w bardzo przystępny sposób. Takich portali jest bardzo dużo i te wymienione narzędzia temu służą. I to, co już wspominałam, dzielmy się taką wiedzą, współtwórzmy to razem. Kolejne takie materiały, które chciałabym Państwu zaproponować, to tworzenie na przykład materiałów audiowizualnych. Popularne teraz są bardzo podcasty. Myślę, że może się to sprawdzać w szkołach średnich, ale nie tylko. Narzędzie, które służy do nagrywania dźwięku, mam nadzieję, że tutaj się otworzy nam i pozwoli, pozwoli nam na przejście i na nagranie, to jest Vocaloo. Możemy tutaj poprzez tylko przycisk bez logowania nagrywać materiał. Jak to działa? Pozwolę sobie coś powiedzieć do mikrofonu. Oczywiście musimy mieć zezwolenie w komputerze na to, abyśmy nagrywali. Klikamy guzik i pozwalamy na to. Zestaw mikrofonów. Zobaczymy, czy nam tu komputer pozwoli. Jest, nagrywa nam się. Minutnik nam tutaj leci. Mamy już 5 sekund nagrania. Możemy sobie mówić. Może być to forma jakiejś autoprezentacji. Jeśli nie chcemy pisać, czytać jakichś długich wypowiedzi, uważam, że jest to świetne narzędzie do odsłuchania, a uczniowie jednocześnie uczą się właśnie tej trudnej, a bardzo przydatnej w tych czasach pracy autoprezentacji, pracy występowania przed kamerą, z mikrofonem i tak dalej. Jeśli kończymy nagranie, klikamy znowu ten punkt czerwony, możemy to zapisać i udostępnić. Bardzo przydatne narzędzie i bez logowania. Coś, co Państwu na początku pokazywałam, to Bitable. Ja sobie jeszcze raz przejdę do tego programu. Pokażę tutaj szybciutko. Mamy jeszcze troszeczkę czasu. Znowu trzeba się tutaj zalogować. Ten program daje nam możliwości takie podstawowe. Gdyby ktoś sobie wykupił konto, może też korzystać z większego potencjału tego narzędzia. Uważam, że jest to świetne narzędzie do robienia szybkich animacji na bardzo różny temat. Od razu po wejściu na konto pokazuje mi się wersja Pro, czyli taka płatna, ale ja mogę sobie tutaj rozwinąć
i taka wersja na różowo zaznaczona pokazuje mi, że jest to ta podstawowa. Mogę obejrzeć swoje zasoby i mogę wybrać znowu jakby szablon do tworzenia takiej animacji. W czasie edukacji zdalnej pojawiło się bardzo, bardzo dużo tego typu filmów, zwłaszcza takich filmów, które motywują, angażują właśnie uczniów, rozładowują jakby napięcie, rozładowują stresy po obu stronach, bo są bardzo przyjemne w odbiorze i dają duże pole do popisu między innymi uczniom. Ja chcę stworzyć sobie nowe wideo. Chcę tutaj sobie wybrać jakiś szablon. Momencik. Jeszcze raz tutaj załadujemy się. Nie chcę pro, tylko chcę może moje właśnie wideo. Niektóre są właśnie wypróbowywane. Pokażę jeszcze na przykład taki filmik. Na początku pojawia się nam się może reklama. Na to nie mamy wpływu. Jest to filmik właśnie przygotowany przez dziewczynkę w wieku lat, pokazującą o tym, jak zaczyna nas praca w marcu w ubiegłym roku, jak się ten rok szkolny kończył. Czyli jest to taka zabawna animacja, daje nam dużo możliwości. Do poszczególnych obrazków, które wybieramy w tej animacji, tylko dopisujemy tekst i to od nas zależy, jaką ikonkę wybierzemy, co się na tej animacji, na tym slajdzie z tej animacji będzie działo. W ten sposób. Jeśli chcielibyśmy coś takiego stworzyć, to na przykład wybiorę sobie taki szablon i tutaj jest dosłownie kilka kroków. Musi nam się ten szablon jakby załadować. Są jakieś cztery obrazki. Troszeczkę tu dużo, długo idzie. Zobaczymy, czy nam się otworzy. Chciałabym to pokazać Państwu, ponieważ jest bardzo prosty, chociaż oglądając taki film wydaje się, że jest to tu jakieś może jakiś inny. No nic. Takich szablonów, jak widzicie, jest bardzo, bardzo dużo. No nie wiem, może nam się pojawi taki. Ja chcę właśnie edytować. Ten szablon nam się otworzy. Pojawia się jakby ikonka tego. I w te pola tutaj wstawiamy. No nic, coś mi dzisiaj akurat ten program nie idzie. Zobaczymy jeszcze raz. No nic, weźmiemy najprostszy. Może nam się teraz załaduje. O, świetnie. Pokazuje nam na dole, jakie mamy możliwości do edycji w tym filmie. Tutaj wpisujemy tekst. Na przykład, how are you? I to już jest pierwszy. Ja sobie go zapisuję. Mogę sobie też od razu obejrzeć, jak to będzie wyglądało. I klikając w następne pola na dole w pasku, mogę tworzyć kolejny slajd. Czyli teksty. Jeśli nie odpowiada mi ten układ, mogę te ikonki, te slajdy przesuwać. Jak i dodawać kolejne scenki.
O, i tutaj nam się pojawia właśnie to bogactwo wyborów, możliwości. Są to śmieszne ludziki, misie, jakieś żabki, żarówki i tym podobne efekty. Pamiętajmy też tylko o tym, które możemy wybrać w tej wersji darmowej, a które już w promocyjnej. Może niech będzie to ten robot. Zobaczymy, czy nam się uda. Powiedzmy, taką żabkę dodałam. I znowu wpisuję tutaj tekst. Słowo dziękuję. Dodaję. I mam już to załadowane. Pamiętajmy o tym, że ten film też możemy udostępniać, tak jak ja Państwu pokazałam na początku. I jest bardzo prosty w obsłudze. Proponuję też tworzenie publikacji. Z tego narzędzia korzystają też profesjonaliści. Niestety jest jeden minus. Od pewnego czasu issue nie pozwala nam na udostępnianie kodu embed, czyli jedynie przez link możemy pokazać publikację taką e-bookową. Ona bardzo ciekawie wygląda, gdyż przypomina tradycyjną książkę, kodeks, gdzie nasze kartki się przekręcają, przewijają, a nawet słyszymy dźwięk tych przewijanych kartek. Pokażmy to na przykładzie. Moje publikacje, na przykład taką książeczkę o Story Cubes. Mogę to pokazać na pełny ekran, jak taka książka się otwiera. Kartkujemy, widzimy, że ma aż 7 stron, możemy ją wertować do przodu, do tyłu. A jak ją stworzyć? Przygotowujemy dokument w Wordzie najlepiej, zapisujemy jako PDF i jeżeli chcemy wrzucić ją do tego narzędzia, wystarczy tylko jakby tą publikację w PDF-ie załadować do tego. Czyli używamy przycisku upload. Ja tutaj nie mam takiego pliku, natomiast skąd możemy pobrać? Z naszego urządzenia, z komputera, z Google Drive'a. Zaraz sobie tutaj zerknę. Nie mamy, nie będę grzebała w czyimś komputerze. Nadajemy tytuł, możemy też opisać, że jest to praca na przykład poświęcona zagadnieniom jakieś kodowanie, temat kodowania, używania programów komputerowych w klasie takiej i takiej. Może będą to efekty końcowe jakiegoś projektu. I jeśli tylko klikniemy publish, to pojawi nam się taka możliwość. Jeszcze tylko pokażę, że te publikacje właśnie nie dadzą się nam już jakby udostępniać w takiej formie wizualnej, jedynie przez link. Jeśli chcemy je pobrać, owszem, ale gdybyśmy chcieli je udostępniać poprzez kod embed, jest to chwilowo niedozwolone, chyba że ktoś będzie sobie chciał wykupić takie konto. I jeszcze dalej. Chciałabym Państwa zachęcić do korzystania z programu Mentimeter. Znowu ta chmura wyrazowa ukazała się i pokazała się podczas jednego ze spotkań online z nauczycielami. Wykorzystałam do tego narzędzie do ankietowania, do opiniowania, do burzy mózgów. Nazywa się ono Mentimeter. Oj, nie podświetlam się tutaj niestety. Ale to nic. Jeśli będzie taka możliwość, to może na końcu pokażę. O, może coś się zadzieje. Proszę o chwilę cierpliwości. O, jest przeglądarka. Ja sobie tutaj świetnie mam już dostęp. Bardzo dziękuję. Ja się szybciutko zaloguję. To narzędzie wymaga logowania. Jeśli chcemy takie opiniowanie, ankietowanie przeprowadzić. Nie zachowujemy hasła. I na czym to polega? Tworzymy naszą nową prezentację. Nazywamy ją. Tworzymy.
Pojawia nam się pole ze slajdem i decydujemy, wybierając po prawej stronie jakąś ikonkę, jak nasza burza mózgów, opinia, ankieta ma wyglądać. Na przykład ta chmura wyrazowa. Jeśli ja sobie tutaj wybiorę tę chmurę wyrazową, to warto zadać nam pytanie, jak się czujesz? Jak się czujesz? Pytamy uczniów. Pozwalamy na 4 na przykład wypowiedzi, bądź też jedną. To ustawiamy po prawej również stronie. I każdy taki slajd, każda taka prezentacja otrzymuje kod. Jeśli ten kod udostępnimy uczniom, to na stronie menti.com wpisują ten kod i wpisują odpowiedzi. Akceptując, wysyłając te odpowiedzi, pojawiają nam się one tutaj na tym slajdzie po przycisku present. Jeśli zdążymy, jeśli nam się uda, to ja Państwu tutaj wczoraj przygotowałam taką propozycję. Jeśli pozwolicie Państwo, proszę wpisać na jakichś swoich urządzeniach, smartfonach, tabletach na stronie menti.com, nie mentimeter, ale menti.com ten numer 5909563. Jeszcze raz, 5909563, taki kod na stronie menti.com, to możecie udzielić mi odpowiedzi na zadane takie pytanie o propozycję przerywnika w lekcji. Jakie macie sposoby, metody, narzędzia na to, żeby zastosować jakiś przerywnik, tak zwany energizer w lekcji? Może nam się coś pojawi, a jak to zobaczyć? Klikając przycisk present. Jeszcze nie mamy nic, może ktoś się jednak skusi i coś nam napisze. Na stronie menti.com wpisujemy podany kod, a jeśli nie, to trudno. Wrócę sobie. Do prezentacji w takim razie. O, pojawia się, świetnie, gra językowa. Może więcej czasu Państwo potrzebują. Jest, co widzisz za oknem, taki przerywnik. Śpiewamy właśnie razem. Proponujemy sobie fajne piosenki relaksujące albo też z mocną muzyką. Bardzo dziękuję. Myślę, że wiecie, jak to działa. Z przyjemnością zapoznam się z tymi propozycjami, a nawet gdzieś Państwu udostępnię po konferencji. Śmieszna animacja, runda w kahucie. Bardzo dziękuję. Teraz bym prosiła o pomoc, żeby wyjść z tego narzędzia. O właśnie, jesteśmy przy prezentacji. I ten plakat właśnie powstał jako chmura wyrazowa w Mentimeterze. Bardzo często jako przerywniki wykorzystuję tak zwane energizery. O ile prowadzę takie lekcje, bo wiecie Państwo, w mojej funkcji takich lekcji nie jest dużo, ale wspieram jak tylko potrafię. Wykorzystuję tutaj aplikację Bitmoji. Ona jest na telefon i może mieć rozszerzenie przypięte do wyszukiwarki, do przeglądarki. Powstaje ona na bazie tego, co sobie sami stworzymy. Mnóstwo ikonek do wykorzystania w prezentacjach, w quizach, do tworzenia właśnie przerywników. Jakie są moje propozycje na przerywniki? Na przykład tworzenie zabawa z kartami Dixit. Mamy taką grę w formie tradycyjnej, ale żeby zbadać jakby samopoczucie uczniów, możemy kliknąć w takim narzędziu jak Wordwall. Ono służy do robienia przeróżnych quizów na takie karty. Zobaczmy sobie dla przykładu. Jeśli uczeń sobie kliknie i wybierze jakiś numerek, pytanie, czy ta karta opowiada o jego nastroju, otwiera nam się. Możemy też tu tworzyć różne opowieści, wykorzystywać to w inny sposób.
No, prezentację, która zapewne będzie dla Państwa dostępna. Macie też inną formę tego Dixitu, a ja jeszcze chciałabym zaproponować Jamboard. Jamboard tworzymy w sytuacji, kiedy chcemy stworzyć tablicę z różnymi karteczkami, z wpisami. To jest jedna z aplikacji Google'a. Tych aplikacji jest bardzo dużo i zachęcam do szperania, pojawia się ich coraz więcej. Są takie, które mają rozszerzoną rzeczywistość już, które pozwalają nam na tworzenie map myśli. A taka aplikacja Jamboard to kartka tak naprawdę, nazywana w tym przypadku ramką. Tych ramek możemy tworzyć kilka. Wybieramy, jak ma wyglądać tło. Czy będzie to kartka zeszytu, czy będzie to kartka na przykład niebieska. I po lewej stronie jest kilka przycisków, narzędzi pozwalających nam na tworzenie takich karteczek. Karteczka, notatka, możemy to nazwać jakoś. Udostępniamy ten materiał, żeby wszyscy uczniowie razem tworzyli. Tak jak inne, mamy możliwości udostępniania dokumentów, formularzy poprzez Google, czy też materiału z dysku. I to od nas zależy po zalogowaniu się na to konto, komu to udostępnimy. Czy będzie to dokument publiczny i każdy będzie mógł to edytować, czy wszyscy ci, którzy mają link. Co możemy jeszcze tutaj zrobić? Oczywiście dodawać znowu jakieś pliki, jakieś zdjęcia. Ja troszeczkę muszę tutaj przyspieszyć. Być może nie mogę zamknąć, nie wiem dlaczego. Proszę o wsparcie techniczne. I tylko jest jeszcze taka jedna ważna rzecz. O właśnie, ten przycisk kółeczko, jeżeli chcę się skupić na jakiejś pracy konkretnej, rozmawiam z uczniami, ktoś mi na przykład wpisał, że czegoś się nauczył, że coś chcę podkreślić, to używam takiej jakby różdżki, czyli pokazujemy, że teraz w tym miejscu jesteśmy. Dokładnie na Twojej karteczce, skupiamy się na Twoim samopoczuciu i tak dalej. Będą to już ostatnie moje propozycje, jak na przykład Koło Fortuny, Will Decide. Ten program pozwala nam na nielogowanie się, ale ta praca, jeśli z niej skorzystamy, nie będzie zapisana. Przygotujemy ją, jeśli nie mamy konta, to się nie zapisze. Koło Fortuny, tak jak prawdziwe Koło Fortuny, pozwala nam tutaj na wpisywanie różnych pytań. W tych polach wpisujemy pytania, na przykład coś po angielsku, sprawdzamy jakąś wiedzę, jakiś test i jeśli załadujemy apply, to później po kliknięciu to koło się kręci, zatrzymuje się w pewnym momencie dana osoba na określony, zatrzymany w tym miejscu Koło Fortuny może nam udzielić odpowiedzi. Uważam, że jest to też super pomysł na takie rozładowywanie napięcia podczas lekcji. Przygotowałam też dla Państwa bardzo dużo materiałów na temat tego, gdzie możemy tworzyć quizy online. Niestety nie omówimy już tego, ale celowo przygotowałam tablicę w Padlecie, abyście zapoznali się z takimi alternatywami, które możecie wykorzystać poza tym, co już stosujecie. Na pewno robimy testy, quizy w Google Form. Korzystamy z tego, co już inni też stworzyli. Tutaj jest taka propozycja między innymi o Mentimeterze omówionym, o ulubionym Kahucie wykorzystywanym bardzo często i chyba na ulubione narzędzie uczniów. Dość już znana, już ma wiele lat ta aplikacja Learning Apps, ale mamy też świetny polski portal, test portal do tworzenia quizów, czy też Quizlet albo Quizzes. To już taka jakby publikacja na zachętę. Ten link jest ogólnie dostępny, jeśli Państwo sobie czy link przekopiujecie, bądź też piszecie tytuł, to ta tablica będzie dla wszystkich dostępna. I ostatnia rzecz, która przydaje się w pracy zdalnej, to tworzenie różnych map myśli.
Moja propozycja jest, aby wykorzystywać m.in. Poplet bądź też aplikację Kogul. Aplikacja Kogul jest, wydaje się, że włoska i wymaga zalogowania się. Możemy tam, tak jak w wielu narzędziach, używać konta z Facebooka bądź też z konta Google, nie musimy zakładać nowych haseł, nowych jakichś maili. Podobnie w Poplecie. Poplet wygląda tak, jak tutaj na slajdzie. I niestety zmienił dostęp i tylko możemy stworzyć taką jedną mapę myśli w wersji darmowej, a Kogul poprzez stworzenie różnych gałęzi daje nam troszeczkę więcej możliwości. Wspomniałam wcześniej o Wakelecie, o Sutori, tak samo takim materiałem, narzędziem, gdzie możemy gromadzić kolekcje przeróżne jest Pertris. Działa on na podobnej zasadzie jak Wakelet, jedynie wygląda troszeczkę wizualnie inaczej, tworzymy tam przeróżne kolekcje. Zdaje się, że czas dobiega końca. Ja mam nadzieję, że zainspirowałam Państwa do tego, aby stworzyć swój ulubiony top TIC, zestaw narzędzi, aplikacji do tworzenia materiałów przydatnych w edukacji, prowadzeniu też projektów eTwinning. Liczę na to, że już macie 5 zapisanych takich narzędzi, może 5 kolejnych, które już stosujecie, a mam nadzieję, że też Państwo skorzystali z tych wszystkich moich propozycji. Zachęcam do kontaktu jako trener, jako ambasador programu eTwinning, jak i doradca metodyczny. Są tutaj 2 podane kontakty do mnie. Służę z przyjemnością. Państwu mogę udzielać informacji, jeśli chodzi o eTwinning i nie tylko. Zachęcam teraz Państwa do tego, aby jeszcze z nami pozostać i uczestniczyć w podsumowaniu konferencji. Może pojawią się jakieś jeszcze ciekawe zagadnienia, pytania, czy też rozwiązanie jakiegoś problemu nastąpi. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Do widzenia.